Prezes Orlenu Daniel Obajtek ujawnia kolejne plany spółki po przejęciu ruchu. Do punktów ruchu ma trafić znana ze stacji paliw oferta gastronomiczna. Orlen ma też rozwijać usługi kurierskie. Orlen chce poszerzyć swoją ofertę pozapaliwową. Przejęcie spółki Ruch pozwoli to osiągnąć. W ten sposób jeszcze mocniej Orlen będzie rozwijał się w sprzedaży detalicznej, ale również jest to duża szansa dla grupy Ruch. Powstaną nowe formaty kiosków, wprowadzimy naszą kultową gastronomię, będziemy bardzo mocno się rozwijać w sprzedaży detalicznej, ale tej sprzedaży detalicznej pozapaliwowej. Według zapowiedzi prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, spółka rozwinie swoje placówki w formacie sklepowo-gastronomicznym poza stacjami paliw. Rozbuduje też własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce. Sam ruch ma 1300 punktów. Do końca przyszłego roku zostanie aktywowanych kolejnych 200 takich miejsc. Wypracowane mają zostać nowe formaty sklepowo-gastronomiczne. Orlen ma stawiać nowoczesne bryły, gdzie pojawią się kawa oraz hot dogi znane ze stacji paliw. Ofertę uzupełni asortyment prasowy.